Robić. Nie wiem co się dzieje. Zostawili mnie. Żartowałem. No, I don't wanna waste what's left. We'll go. Through the wastelands, through the highways. Słońce. No dobra, nieważne. Więc odpocząłem sobie od tego internetu przez te 2 tygodnie. Mam nadzieję, że materiały, które dla was nagrałem, się wam po prostu podobały. Co mogę więcej powiedzieć? No kurde, troszeczkę się zmęczyłem nad robieniem. Zrobiłem tyle materiałów w jeden dzień, że po prostu sam jestem siebie dumny, że mi się to udało. Nie wiem, gdzie my teraz idziemy, nie wiem, co ja teraz robię. Idę na odsłoniętym polu teraz. Gadam do kamery. Do Mosfa to jest jedna z okolic, w których byłem. I też odwiedziłem w tym... Kurde, jak mi włosy stoją dziwnie. W tym tripie odwiedziłem naprawdę dużo okolic. Byłem właśnie przede wszystkim w tym miejscu. Byłem w Słowacji. W ogóle takie prywatne sprawy nie będę bardzo, bardzo mówił. Po prostu duży trip. W końcu się dorwałem do internetu, więc zapraszam was na... Kurde, przytupiłem trochę tutaj w tych krzaczkach. Się was zapraszam na mojego Insta. Ponieważ jak w końcu mam internet, to mogę na ludaczku sobie wam wrzucić zdjęcia z tych pięknych okolic. Dobra, zróbmy tak. Jak teraz widzicie ten film, wbijacie na Insta i teraz robię w tym momencie zdjęcie stąd. Z tego miejsca wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Właśnie na Instagramie myślę, że to będzie spoko taka integracja. Kurde, ten wiatr będzie masakrycznie mi tutaj rozwalał ten mikrofon, no ale cóż, muszę mówić głośniej w takim razie. Wbijacie na tego Insta, bo naprawdę będzie tam dużo tych zdjęć z wakacji, bo w końcu się dorwałem do tego internetu, to myślę, że będzie to wszystko spoko. No, jak widzicie, więc wbijacie, lajkujecie Instagrama, to jest wasze zadanie na dzisiaj. No róbcie to, no rób w tym momencie, tak? Żałosny widzu, no dobra, najlepszy widzu. Może się uprzedzę, tak, nie będziecie mieli takiego wiatru. Sorry, że nie jestem też trochę golony i tak dalej, ale kurde, nie chciało mi się, jestem w górach, prawdziwy góral, powinien na tripach takich dalekich się nie golić. Mam nadzieję, że nie zsłoniam mikrofonu. Zrobiłem ostatnio, to było 9, wczoraj kilometrów 10, coś takiego, coś w tych przedziałach. Nie jest to jakoś strasznie dużo dla niektórych, ale dla mnie to było 10 km jednego dnia. To już jest, kurde, kozak. Się zmachałem, prywatny spraw z kim i co i jak, nie będę wam mówił, ponieważ nie chcę tego zdradzać zbytnio. Rozbijam obóz kamieniami, tu. Krzesam ogień. To tak działa, naprawdę. No dobra, nikt się nie nabrał, ale lajka bym zostawił. Oddajemy czakrę maturze. To jest to. Wiecie, jak to robić. Czujecie tą moc przypływającą? To jest poradnik, jak pobrać moc od drzewa. Naprawdę. To tak działa. No serio. Kurwa, pająk. No to... Natura. Taka piękna. Czas skręcać, tylko nie to. I co? Jezu, będę musiał przesłuchać, jak to nagranie brzmi. Ten wiatr jest masakryczny, dobra. No i co, to było na tyle. Trzymajcie się, cześć. Do następnego, oczywiście lajkujcie te vlogi, subskrybujcie i tak dalej. Ja zastanawiam się nad zrobieniem drugiego kanału dla vlogów samych. Samych sobie po prostu vlogów. No i co, jaki to na drugą stronę? Ja wam pokażę, jak to przejść. 30 par stopni, masakra. Ale słońce 40. Na razie. Time to strike, this is your life. Better get it right, 'cause you don't get it twice. These are the moments you remember at night.